szczególne spotkanie, bo pierwsze spotkanie w Toruniu, gdzie mogłem poprowadzić, więc dla mnie no nie było to łatwe i sporo nerwówki, ale potoczyło się dobrze, więc cieszę się, że się tak ułożyło, nie inaczej. No, co mogę powiedzieć o przegranym meczu? No, rzeczywiście wynik mówi sam za siebie. Dla nas ciężkie spotkanie. W pierwszej połowie jakoś to jeszcze tam było, później coś się rozjechało i Toruń nam mocno odjechał. Początek spotkania bardzo ciężki, przeciwnik tutaj wytoczył wszystkie armaty jakie mógł, strasznie ciężko się robiło punkty, tym bardziej jeszcze, że niestety bardzo zimno się zrobiło i ten tor nie zachowywał się tak jak powinien się zachowywać. Troszeczkę naszych kłopotów, ale z czasem żeśmy też dobierali już lepsze przełożenia i potem gdzieś tam się udało odjeżdżać. Na pewno z tego wyciągniemy wnioski, przeanalizujemy to spotkanie. No i tyle. No, to są pierwsze mecze, było dużo nerwówki, inauguracja sezonu w Toruniu, więc to wcale nie było łatwo, ale no, z czasem gdzieś tam coraz więcej spokoju wchodziło do boksów, ale też również sporo lepszego dopasowania motocykli. Coś nie poszło, nie trafiliśmy z przełożeniami. To są chłopacy też tacy, co potrafią jechać. Dzisiaj żużel polega na tym, kto szybciej się dopasuje, ten jedzie i to było widać. No dzisiaj ewidentnie nie wyjeżdżali juniorzy też spod startu i też tak dojeżdżali, jak wyjechali spod startu. No, juniorzy u siebie na pewno jadą znacznie lepiej jak na wyjazdach. No, jest to początek dla tych chłopaków, więc nie zawsze będzie różowo i ja rozumiem, że gdzieś tam jest opinia taka, że oni gorzej czy lepiej. Tak to bywa w tym sporcie i frycowe każdy musi zapłacić, żeby mógł zdobywać punkty. Morale nam nie spadły. Jechaliśmy z nastawieniem też na wygraną, bo nie siedzimy w głowach przeciwnika, tak? Oni też mogli mieć słabszy dzień czy coś niepoukładane, tego nigdy nie wiadomo. Tak jak powiedziałem wcześniej, pierwsza faza spotkania nie była najgorsza. A później no, taktyczne to wszystko, coś po prostu nie poszło, zostawiam to do głębszej analizy. Na pewno ten mecz obejrzymy jeszcze raz i zastanowimy się, co jeszcze możemy poprawić.